tym roku mija 10 lat, odkąd Krajowy Fundusz Szkoleniowy został w Polsce wprowadzony. W samym powiecie głogowskim skorzystało z niego 1600 osób za łączną kwotę ponad 4 milionów złotych. W tym roku do dyspozycji mamy 410 tysięcy złotych na różnego rodzaju kursy, szkolenia, studia podyplomowe. I są to dobre pieniądze, jest to dobry fundusz, dlatego że świat zmienia się z dnia na dzień. Zmieniają się technologie, maszyny, systemy informatyczne, wymogi formalne i żeby pracodawcy jakby mogli nadążyć za tym wszystkim, żeby mogli sprostać, to właśnie mogą przeszkolić swoich pracowników, którzy zatrudniają już, nie tych, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy. W trakcie tegorocznej edycji KFS przepisy mówią jasno, że skorzystać z tego może niemal każdy przedsiębiorca. No niestety jedyny minus jest taki, że tych pieniędzy jest ciągle za mało, że jest więcej chętnych niż tych środków finansowych, dlatego tutaj my to dzielimy komisyjnie, prawda, wychodzimy z takiego bardzo czytelnego klucza, że pracodawcy na bieżąco mogą jakby to monitorować, jak ta ocena przebiega. Przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców ruszy w środę i potrwa do końca stycznia.